Witam wszystkich. Jak widać po tytule filmu, samochodem do Chorwacji, tym starym gruzem, który według polskich standardów już powinien być na złomie, bo ma 320 tysięcy przebiegu. Natomiast, no wiadomo, że powyżej 200 jest złom, także jak widać dał radę. Pojechał, dojechał, wrócił bez w zasadzie żadnej awarii, a nawet wrócił w lepszym stanie niż był wcześniej, żeby było śmieszniej. Spodziewałem się problemów i awarii. Generalnie bałem się tej podróży właśnie z powodu, nie dlatego, że daleko czy coś, tylko po prostu bałem się, że coś się stanie po drodze, bo już powoli się, jak się grzebie przy aucie, to się w pewnym momencie dorabia takiego poziomu paranoi i się doszukujesz wszędzie awarii i problemów, ale auto dało radę. Przejechało prawie 4000 km, niecały tydzień i zupełnie nic się nie stało, także jest wesoło. Co do awarii, o której wspomniałem, to nie świecił mi jeden ksenon, to jest problem z przetwornicą, to nie chodzi o sam żarnik, tylko, ale to jest materiał na inny film. W każdym razie nie świecił mi jeden ksenon, znaczy on czasami świeci, czasami nie świeci, więc akurat jak wyjeżdżałem z Polski, a wyjeżdżałem w nocy, bo po 20 z Krakowa, no to jak już było ciemno, no to jechałem praktycznie całą noc przez... Moja trasa to była przez Słowację, Węgry i do Chorwacji. Także nie jest to najszybsza, ale to swoją drogą. I generalnie rzecz biorąc, jechałem całą praktycznie noc z jednookim samochodem. Z jednym samochodem sprawnym. O ile dobrze kojarzę, to chyba na Słowacji i na Węgrzech jest wymaganie, że trzeba mieć zapasowy zestaw żarówek w samochodzie. Także miałem lekkie obawy, że pierwsze co się stanie po przekroczeniu węgierskiej granicy, to na przykład będzie dzień dobry, patrol drogowy i nie świeci się panu żarówka. Na szczęście nikt mnie nie zauważył i jakoś przemknąłem niepostrzeżenie przez Węgry, bo no co prawda miałem zapasowy żarnik w bagażniku, no ale wymiana tego, jeżeli by mi ktoś kazał na drodze to wymieniać, to nic by nie dała, także byłby trochę przypał. No ale na szczęście policja węgierska mnie nie zauważyła, a potem to się i tak naprawiło i zaczęło świecić, także już w drodze powrotnej miałem działające dwa światła, no ale zostawmy to, to jest materiał na inny film. Tak jak mówiłem, jechałem przez Słowację, z Krakowa na Żywiec, przez Żywiec, ten sam Żywiec, gdzie jest piwo Żywiec, przejście graniczne w Zwardoniu, tak się to chyba nazywa, Zwardoń, i potem na Słowację i potem już trzeba dojechać do miejscowości Żilina, chyba się tak mówi, i stamtąd jest już autostradą do Bratysławy i z Bratysławy na Węgry i przez Węgry do Chorwacji. Także to, jeżeli się spojrzy na mapę, to nie jest najszybsza trasa, ja sobie taką wybrałem, bo nie chciałem na przykład jechać, szybszą by było, gdybym jechał autostradą na przykład do Katowic, potem do Czechy, na Czechy i z Czech dopiero na Słowację samymi autostradami, no ale ja już w Czechach byłem i przez Ostrawę też jeździłem, także już tam nie chciałem jechać po prostu po raz kolejny, więc stwierdziłem, że pojadę przez Słowację. No, także przejście graniczne jest w Zwardoniu, jest całkiem spoko zrobione, tam jest droga szybkiego ruchu, wiadomo, strefa Schengen i tak dalej, także jedziemy bez zatrzymania, praktycznie śmigamy sobie, można nawet nie zauważyć, kiedy się przejeżdża przez granicę. Bo jest po prostu droga zrobiona, porządna. Ja jechałem w nocy, więc tam było pusto, także sama przyjemność. No potem trzeba niestety przejechać przez kawał takiej drogi zwykłej, przez Wiochy i tak dalej, no bo tam nie ma autostrady do samej granicy, dopiero od Żiliny jest autostrada. No i potem się już jedzie na południe w stronę Bratysławy, znaczy jedzie. No ja tak jechałem po prostu do Bratysławy, w Bratysławie tankowanie i potem jak się spojrzy na mapę, no to tam jest Bratysława jest przy samej granicy z Austrią i z Węgrami, więc można od razu do Austrii albo do Wiednia, albo do Węgry. Ja jechałem prosto na Węgry i no i potem na południe i generalnie Węgry są autostrada węgierska, która tam jest, ona idzie w zasadzie to jest autostrada na Austrię, natomiast odbija na północ do Bratysławy. Taki, no, tam jest chyba droga szybkiego ruchu, to nie jest autostrada, no i jeszcze jest teraz w remoncie, więc tam ogólnie jest, w tym momencie była tam trochę lipa. Znaczy, przejechać się dało, tylko tak wszystko tam jest rozkopane w tym momencie. Generalnie rzecz biorąc, ja tam wjechałem na Węgry około 2 w nocy i
ruch o tej godzinie po prostu taki jak w weekendowe popołudnie na A4 w Polsce. Po prostu tir za tirem, tir za tirem. Samochodów osobowych mnóstwo, wiadomo, bo jeszcze sezon turystyczny był, więc generalnie ruch w środku nocy masakryczny. Aha, jeszcze żebym nie zapomniał, autostrady na Słowacji, na Węgrzech i chyba w Czechach też, znaczy na pewno winiety są w Czechach, natomiast nie wiem, czy w Czechach można kupić przez internet. Na pewno można na miejscu. Natomiast na Słowacji no też można na miejscu, bo jak się przejeżdża przez granicę, to są tam, tak samo Węgry, że są po prostu budki jakieś, gdzie można sobie od razu kupić winietę, czego generalnie nie polecam. Najlepiej sobie kupić przez internet wcześniej. Ja też tak zrobiłem, po prostu no dosłownie godzinę przed wyjazdem kupowałem przez internet słowacką i węgierską winietę. Tam się płaci kartą jakieś, nie pamiętam, 40 zł czy coś takiego, także nie jakieś wielkie pieniądze. Tylko że to kupowałem na 10 dni, bo byłem tylko na tydzień, także wystarczyła mi najkrótsza winieta, żeby objechać i wrócić. No i generalnie bez żadnego problemu kupujesz, płacisz i potem po prostu śmigasz. Nie trzeba się nigdzie zatrzymywać, kupować żadnych winiet, niczego naklejać na szybę, także bez żadnego problemu. No jadąc przez Słowację, no to wiadomo, mamy tą autostradę, no i jest to normalna dwupasmówka, taka, no niby jest, ale taka jakaś byle jaka mi się wydawała ta autostrada, chociaż z drugiej strony za dużo od niej widziałem, bo jechałem głównie nocą, tak samo w drugą stronę. I to jest normalna dwupasmowa, potem się dojeżdża do Trnawy, na pewno wszyscy kibice Legii Warszawa pamiętają tą miejscowość Trnawa, no i potem od Trnawy do Bratysławy jest trzypasmowa autostrada i tam już jest chyba największy ruch, zwłaszcza jak jechałem w drugą stronę jakimś takim późnym wieczorem, no to też ruch na tej autostradzie słowackiej jest masakrycznie wielki. No i co, potem jechałem na Węgry, no i węgierska autostrada, ona nie idzie, jak się jedzie od południa, od północy na południe, to jest, nie ma tak bezpośredniej autostrady, tylko jest po prostu autostrada od Wiednia do Budapesztu i z Budapesztu w stronę już Chorwacji też tak po skosie, więc musielibyśmy takie kółko zrobić, gdybyśmy chcieli autostradą tylko jechać, więc ja jechałem inaczej. Z autostrady zjechałem wcześniej i kierowałem się na jezioro Balaton. Tam nad Balatonem jest, no w sumie też jest spoko, tam jest dość spore to jezioro i takie mocno turystyczne, że tak się wyrażę, chociaż szczerze mówiąc to tak, znaczy można tam jechać, raz zobaczyć, ale jakoś tak dupy mi nie urwało, że tak się wyrażę, ale może za mało widziałem. No także od Balatonu potem z Budapesztu właśnie jest ta autostrada, właśnie ona przebiega od południowej strony Balatonu, więc także dojechałem sobie skrótem tak do Balatonu i potem już na autostradę do chorwackiej granicy. Swoją drogą przez Węgry jak się jedzie, na Węgrzech jest coś takiego, przejazdy kolejowe, które jak zjechałem na autostradę do strony Balaton, tam tych przejazdów kolejowych było całe mnóstwo. W Polsce przejazd kolejowy bez szlabanu wygląda tak, że jest to światło czerwone i ono sobie tak mruga na czerwono. No i ogólnie jest widoczne w nocy i tak dalej. Natomiast na Węgrzech te światła są białe i są po jednej stronie z każdej strony drogi, znaczy po jednym z każdej strony drogi i one napierdalają białym światłem po oczach kierowcy. Także no, dla mnie to było trochę dziwne. Może za mocne są te światła, ale taka nocna ciekawostka z węgierskiej drogi. Niestety nie mam chyba żadnego nagrania tego. No ale w każdym razie dojechałem sobie do tej granicy chorwackiej. Chorwacja nie jest Schengen, więc tam jest niby kontrola graniczna, no ale są tam podobno jakieś tam umowy z Unią Europejską, także dla obywateli Unii jest tam w zasadzie nawet osobna bramka na granicy. Kontrola, jeszcze w sezonie turystycznym to kontrola graniczna na chorwackiej granicy była tak, że stał sobie gość tam ze straży granicznej. Poproszę paszporty, no, dałem mu te paszporty. No ja nie wiem, czy on patrzył w ogóle na mnie. Nie zauważyłem, żeby on... Znaczy, na paszport patrzył, ale nie wiem, czy on w ogóle patrzył na mnie, czy to jest mój paszport tak naprawdę. Także bardzo taka... Znaczy, tylko popatrzył, no i następny. Także bardzo taka, że tak powiem, szybka kontrola. No ale wiadomo, turyści tam się pchają, także nie wnikajmy.
No i potem chorwacka autostrada od granicy do Zagrzebia. W Zagrzebiu znowu się zatrzymałem na jakieś tam tankowanie. No i dalej jechałem w stronę już wybrzeża. No, Chorwacja, wiadomo, mocno turystyczna, także autostrady są zrobione dobrze. Są od granicy jednej, drugiej, od Słowenii, od Węgier do Zagrzebia i potem na samo do Rijeki i wzdłuż praktycznie całego wybrzeża można dojechać do Makarska. No teraz jeszcze nie ma do Dubrownika, ale to też tam kombinują z jakimś mostem, nie mostem, mniejsza z tym. O samej Chorwacji nie będę się produkował, bo jest tego mnóstwo po internecie, vlogów, blogów, materiałów, artykułów, także jak ktoś chce, to niech sobie czyta. Natomiast moje takie spostrzeżenia motoryzacyjne, w sumie nie powiedziałem, powinienem powiedzieć na początku, to takie ogólnodrogowe spostrzeżenia. Jeżeli ktoś był i jechał swoim autem, to pewnie już to wszystko widział, także nie ma co tego oglądać, co będę tu gadał. Ogólnie jechałem tak, że jechałem nie na samo południe, nie byłem w Makarsku, od razu mówię. Makarsku, jakoś tak się to odmienia. Tylko jechałem na wybrzeże do miejscowości Seni. To jest w zasadzie jeszcze tak mocno na północy. No i potem sobie tam sam jeździłem po wybrzeżu. Najpierw pojechałem jeszcze na północ do Rijeki. Rijeka to jest takie miasto typowo portowe. Tam turystyka jest taka uboga, bo to jest jednak przemysłowo-portowe miasto, tak bym powiedział. Jeżeli ktoś ma czas, to warto sobie pojechać właśnie, jeżeli jedziemy przez Zagrzeb, czy tam od Słowenii, to właśnie do Rijeki i potem jadąc na południe można jechać. Jest droga przy samym wybrzeżu Adriatyku, jest, to się chyba nawet nazywa jakoś, nie pamiętam już, Trasa Adriatycka, czy coś takiego. Także generalnie my jedziemy po prostu wybrzeżem i mamy po jednej stronie morze, po drugiej mamy skały albo jakieś tam równinki, także no i możemy podziwiać morze, wyspy chorwackie, także ogólnie bardzo taka ciekawa dróżka. O niej jeszcze za chwilę. Także byłem w tej Rijece, akurat mi się trafiło, że był jeden dzień, kiedy padał deszcz, także stwierdziłem, że sobie pojadę na zwiedzanie miasta portowego w trakcie deszczu. No i no jest spoko miasto, ale tam dupy nie urywa. Jest po prostu wielki port, tam jeszcze jedzie taki pociąg towarowy tuż przy samym wybrzeżu i tuż przy samych parkingach, także fajnie to wygląda. Takie ciekawe, jak pociąg przejeżdża zaraz koło samochodów. Ogólnie takie, można przyjechać, zobaczyć, parę godzin pochodzić, ale tam, czy ja wiem, czy tam jest tak turystycznie. No, także polecam sobie na sam początek wpaść, jeżeli ktoś ma czas, to tam pojechać i potem sobie jechać tą drogą, trasą adriatycką, czy jak ona się tam nazywa. Także ta trasa adriatycka, kręta, wąska, znaczy no po prostu zwykła droga dwukierunkowa. Z jednej strony mamy skały głównie, z drugiej mamy morze, także nie ma gdzie uciekać. Na Chorwacji mają to do siebie, że lubią siedzieć na zderzaku, jak im się bardzo spieszy. To jest, no, myślę, że to jest efekt po prostu tego, że turyści jak przyjeżdżają, no to turysta jak nie zna drogi, no to będzie jechał trochę wolniej i grzecznie i ostrożnie, natomiast Chorwatom przy okazji blokując przejazd, także to jest typowy widok, jak Chorwat siedzi na zderzaku, chociaż nie tylko, bo niektórym z turystom też się bardzo spieszy. Na przykład właśnie obserwacja z tej drogi, tej krętej nad brzeżem. Jadę sobie, deszcz pada, bo akurat było deszczowo, kręta droga, zakręty co chwilę, linia ciągła, zakaz wyprzedzania 50. Jadę sobie grzecznie, oczywiście za mną jakieś auto na austriackich blachach i wyprzedza mnie elegancko na zakręcie, w czasie deszczu, na ciągłej, no i, że tak powiem, YOLO, podejście YOLO i jedziemy, nie? Natomiast ogólnie drogi w Chorwacji są, przynajmniej ten w okolicach wybrzeża, są bardzo porządne. To muszę przyznać, że są zrobione porządnie i są w bardzo dobrym stanie. To myślę, że wynika ogólnie z dwóch czynników. Znaczy po pierwsze jest, wiadomo, mocno nacisk na turystykę, więc jest, że tak powiem, fundusz i jest presja na to, żeby te drogi remontować i o nie dbać. No ale z drugiej strony to Chorwacja już jest takim miejscem, gdzie już jest dość ciepło. Już nie ma takich chyba zim jak w Polsce na przykład, prawda? Więc te drogi raczej, tak bym podejrzewał, że aż tak im się nie psują, żeby je trzeba było co chwilę naprawiać, tak jak w Polsce na przykład, że co zimę są dziury i jest nierówno, tylko te drogi są naprawdę
równe, dobrze zrobione i przyjemnie się nawet po tych bocznych drogach jeździ. Oczywiście oprócz tego wiecznego siedzenia na zderzaku. No natomiast na chorwackich autostradach, no wiadomo, że w sezonie turystycznym zwłaszcza jest spory ruch, natomiast on jest taki dość, nie jest aż tak, wiadomo, ściśnięty razem, nie z tych samochodów aż tyle, żeby trzeba było jechać zderzak w zderzak, tylko jest to tak dość rozproszone. Polaków jest oczywiście dość sporo, natomiast spodziewałem się, że Polacy będą coś odjebywać na autostradzie, natomiast o dziwo nie zauważyłem chyba ani jednego przypadku, żeby jakiś Polak, znaczy jakaś polska rejestracja coś tam, wiadomo, jak to na autostradach. Natomiast jeżeli ktoś coś odjebuje na chorwackiej autostradzie, to zazwyczaj są to Włosi, co ciekawe. Jest dużo, wiadomo, Austriaków, Niemców, Węgrów. No wiadomo, z tych zachodnich krajów, no to głównie jakieś drogie samochody, nowe Audice i BMW, albo też dużo SUV-ów jeździ, ale to zostawmy ten temat, nie chcę się tutaj denerwować. Ale no, jak ktoś ma ten drogi samochód, no to po prostu ciśnie tym lewym pasem, siedzi na zderzaku, świeci światłami, ale jedzie dalej. No wiadomo, te zjawiska takie typowe autostradowe są wszędzie takie same, także tutaj, czy w Chorwacji, czy na Węgrzech, czy w Słowacji, to wszystko jest dokładnie tak samo, ludzie jeżdżą dokładnie tak samo, czyli lewym pasem szybciej, siedzenie na zderzaku, świecenie długimi i tak dalej, to jest wszędzie to samo, także nie ma tu żadnej zmiany w stosunku do polskich autostrad. Natomiast Włosi, jak już coś odjebią, to nie wiem, czemu tak jest. No, kilka przykładów, na przykład jedzie sobie camper, taki dość sporych rozmiarów camper. Chyba one mają jakieś tam mniejsze ograniczenia prędkości, ale ten jechał 150 oczywiście i wyprzedzał wszystkie osobówki, także komuś się spieszyło. I tak samo, drugi przykład. Jadę sobie prawym pasem, już zbliżam się do tira, no ale widzę w lusterku, że lewym pasem już ciśnie kolumna samochodów, więc nie wpycham się, niech sobie przejadą. No i tak jadą, ja sobie to obserwuję z boku. Pierwszy jedzie auto na włoskich tablicach. No i pan Włoch jedzie, wyprzedza tego tira, zrównał się z tirem. No i nagle mu się odwiedziało wyprzedzać, gdzieś sobie jedzie równo z tirem. Wszyscy za nim już w kolejce się ustawili, ale on sobie nagle stwierdził, że nie będzie jechał szybciej. No i tak sobie jechał z minutę i dopiero mu się odwiedziało i zaczął jechać szybciej, no więc. No i takich sytuacji z włoskimi kierowcami było jeszcze kilka, także takie sobie atrakcje na chorwackich autostradach można zauważyć. Choć swoją drogą, jeżeli już mówimy o włoskich wpływach, to pizza w Chorwacji jest bardzo dobra. Polecam. Co poza tym? Na północy ogólnie jest tak, ja polecam oczywiście jechać jak najbardziej na południe. Ja nie miałem tyle czasu, więc aż tak daleko nie jechałem, natomiast dojechałem do miejscowości, która nazywa się Zadar i potem jest Szybenik, czy Szybenik, jakoś tak się to wymawia. Także im bardziej na południe zauważyłem, że, znaczy inaczej, od północy jest najwięcej niemieckich emerytów, natomiast im bardziej na południe jest więcej Polaków. Taka dziwna zależność. No ale im bardziej na południe jest też tak ogólnie bardziej śródziemnomorsko i ogólnie cieplej, także polecam oczywiście jechać jak najbardziej na południe. Nie powiedziałem o tych autostradach. Autostrady w Chorwacji są oczywiście płatne i są bramki na każdym zjeździe, na każdym wjeździe się bierze kartę, no i potem się płaci na zjeździe. Tu nawet mam całą stertę rachunków jeszcze z parkingów. To jest chyba właśnie z autostrady. O, Jastrzębarsko do Gospić, ale to za chwilę o tym Gospić. I to co ciekawe, znaczy to co warto wiedzieć, że można płacić kartą na tych zjazdach, także nie trzeba przy wyjeżdżając z Chorwacji, nie trzeba mieć jeszcze odliczone te ostatnie kwoty na ostatnią bramkę, tylko można w kartą zapłacić. Poza tym, jeżeli już jeździmy, to jest radio publiczne, które nazywa się chorwackie radio coś tam 2, to się nazywa HRT HR2, jest takie radio w Chorwacji, do którego się szybko przyzwyczajimy,
że tam pan mówi chorwackie radio, coś tam, coś tam. Ale w każdym razie to jest takie radio, w którym jest podawane co jakiś czas, chyba co godzinę, wiadomości drogowe chorwackiego autoklubu. One są podawane najpierw po chorwacku, potem są po angielsku, a potem są po niemiecku. Także można... No i tak już, skoro jedziemy po tej Chorwacji, to warto sobie ustawić. W tym momencie będziemy mieć po prostu informację, że coś się dzieje na drogach. Te wiadomości drogowe zwykle wyglądają tak, że no, na autostradzie takiej ruch jest duży, na przejeździe granicznym kolejka 1 km, na bramkach autostradowych w stronę tam, nie wiem, Zagrzebia korek 5 km, w stronę tam, nie wiem, Makarska korek 3 km, no i tak co godzinę, tylko powtarzanie, że korek taki i taki na bramkach takich i takich, tyle kilometrów na bramkach, tyle kilometrów, no i tak, tak te bramki, znaczy tak te wiadomości wyglądają, że tam non-stop korki na autostradzie. Także to też polecam słuchać, no i sprawdzać sobie choćby na tym nieszczęsnym Google Maps korki, jeżeli jedziemy, zwłaszcza w jakiś tam, no w sezonie turystycznym czy w weekendy, korek na przykład w stronę Zagrzebia, jak się jedzie, to tam może być spory, naprawdę spory. Ja sobie na szczęście, jak wracałem, spatrzyłem na mapy i też słyszałem to w radiu, że tam jest chyba z 5 km korka na bramkach, także zjechałem po prostu dwa zjazdy wcześniej, bo już nie chciałem się tam po prostu pchać w to. Co poza tym, jeszcze w tych wiadomościach często mówią, że na przykład silny wiatr na tam przejeździe takim i takim, albo że ruch ciężarówek zabroniony tam na takim i takim moście z powodu wiatru i tak dalej. Także wiatr, silne wiatry ogólnie na tej autostradzie to jest no, stały element i to zresztą widać, bo na każdym moście, na każdym wiadukcie jest generalnie, nie wiem jak się to nazywa, taki rękaw, co pokazuje siłę wiatru. Na polskich też to jest, ale nie na wszystkich, a na chorwackich jest na przykład na wszystkich, bo ten wiatr naprawdę potrafi być tam dość mocny, więc czasami wręcz zamykają most, albo jest zamknięty dla ciężarówek, albo coś takiego, także... No i to faktycznie czasami czuć, jak się jedzie szybko, to wręcz czuć, że tym autem trochę zarzuca, jak jest mocny wiatr. Bez jakiejś tam paniki, ale mimo wszystko coś tam też czuć. No i też jest sporo, ponieważ wiadomo, Chorwacja jest takim krajem troszkę też górskim, więc też te autostrady przebiegają przez tunele, także można sobie po tunelach pojeździć. Najdłuższe mają chyba po 5 km, czy tam 6 km, coś takiego. Przynajmniej najdłuższy, jakim mi się zdarzyło przejeżdżać, ma około 6 km. No tunel jak tunel, nie ma się tym co podniecać, natomiast no ludzie jeżdżą jak jeżdżą, oczywiście jest ograniczenie do chyba 100, większość ma to w dupie i jedzie szybciej, wyprzedzanie jest też w tunelach częste, także niektórym się bardzo spieszy. Natomiast to ciekawe, w tych najdłuższych tunelach można przynajmniej zaobserwować ciekawy efekt, że jedziemy na tyle długo, że nasze oczy się zaczynają przyzwyczajać do słabszego światła, więc nam się troszkę źrenice rozszerzają. A potem jak wyjeżdżamy z tego tunelu, zwłaszcza w słoneczny dzień, no to nagle dostajemy takim blaskiem światła w oczy i przez sekundę obserwujemy ten efekt takiego mocnego światła, bo nie zdąży nam się oko przyzwyczaić. Także taka naukowa ciekawostka. Co do samej turystycznej rzeczy, no wiadomo, w wodzie jest mnóstwo jeżowców, także buty do wody polecam. Ale można to kupić oczywiście na miejscu, bo tych straganów... Wszystkie te wiochy turystyczne nad wybrzeżem wyglądają tak samo, czy to jest Chorwacja, czy to jest Polska, wszędzie jest mnóstwo straganów z chińszczyzną, chociaż tamte chorwackie chyba są jednak lepsze, lepiej wyposażone i lepsze mają sprzęt, ale można tam coś tam kupić, jakieś buty czy coś, także no. Z takich innych sukcesów byłem też tak w drodze powrotnej w miejscowości Smiljan, którą może niektórzy kojarzą, ewentualnie ci, co oglądają na przykład kanał Sajfana, to on tam kiedyś nagrywał taki filmik na temat
wioska, gdzie urodził się Nikola Tesla i to jest właśnie miejscowość Smiljan w Chorwacji. Także ja też tam byłem. Nie mogłem sobie tego odmówić. Natomiast w zasadzie to byłem tam dwa razy. Najpierw byłem w poniedziałek, jak tam przyjechałem do tej Chorwacji. Akurat w poniedziałek jest zamknięte, więc przyjechałem do tej Biochy i tam wszystko pozamykane. Także musiałem wrócić jak w drodze powrotnej, jak wracałem już, to sobie po drodze tam wpadłem. Polecam, nawet jeżeli ktoś się interesuje chociaż trochę nauką i tak dalej, to polecam się tam wybrać. Są w sumie tabliczki wszędzie, jak tam dojechać. Chyba nawet na autostradzie jest znak, że trzeba zjechać. Zjeżdżamy w miejscowości, która nazywa się Gospicz. To jest właśnie to, co tutaj miałem. Rachunek. Nie ten. Gospicz jest tutaj. To jest akurat rachunek właśnie z jakiegoś tam wjazdu Jastrzebarsko. Zjeżdżam w Gospicz. Gospicz to jest taka mała miejscowość, tam jest właśnie zjazd z autostrady. No i ta Wiocha Smiljan jest dosłownie 10 minut drogi od zjazdu, także nie ma tam żadnego problemu. Po drodze jeszcze są dwie stacje benzynowe, także można sobie przy okazji zatankować. No i tam się jedzie do tego Smiljan, tam są też wszędzie znaki, jak tam dojechać. Wejście tam dla jednej dorosłej osoby to jest, nie pamiętam, 50 kun chyba, 50 chorwackich kun, to jest jakieś 25-30 zł, coś takiego. Także nie jakoś tak drogo. Natomiast jest, no to jest takie, to się nazywa Tesla Memorial Center, dosłownie. I jest taki, no taki domek, niby domek jest zachowany, a to zresztą było widać na tym filmie Sajfana, że tam jest domek, ale w środku są tylko tablice z tekstem, ewentualnie jakieś tam wyświetlacze, no i kolekcja książek starych, chyba należących do ojca Tesli, także generalnie nie ma tam takiego domu wyposażonego jak w takiego starego, prawda, sprzed lat. Plus jest oczywiście ten słynny pomnik, no i wyświetlają tam ten film taki pseudobiograficzny Tesli. To jest taka bardzo skrócona biografia Tesli z narracją w pierwszej osobie głównie, czasami w trzeciej, i to jest tam chyba co godzinę wyświetlane. Akurat mi się udało trafić, także sobie tam byłem. W Wysokiej Technicznej Szkole u Johanna w Grazu Tesla jest proglaszen poczesnym doktorem znanosti. To jest po chorwacku z angielskimi napisami, także jeżeli ktoś nie rozumie angielskiego, to nie zrozumie pewnie nic. Plus jest pokaz, gość to tam mówi, przewodnik, który tam jest, że to jest pokaz bezprzewodowego transferu energii, no czyli po prostu indukuje nam się, mamy cewkę Tesli, która indukuje nam prąd na skórze, no i turysta trzyma w ręce świetlówkę, no i ta świetlówka świeci, no takie typowe widowiskowy pokaz bezprzewodowego transferu energii magicznego. No, także, no i tam potem jest jeszcze w tym domku na górze jest parę takich pseudoeksponatów, cewka Tesli, jest turbina bezłopatkowa napędzana silnikiem elektrycznym, ale no, na upartego można powiedzieć, że to też jest pompa, więc niech im będzie. Nie ma na przykład, oglądałem sobie ostatnio ten filmik Sajfana i pokazywał tam model łodzi podwodnej sterowanej bezprzewodowo, który Tesla zbudował tam 100 lat temu, ale tego już nie ma, nie wiem dlaczego, już zniknęło. No i to i oczywiście jest jakiś tam sklepik z pamiątkami, kubeczki, koszulki, także jak ktoś w Krakowie zobaczy gościa z koszulką, z mordą Nikoli Tesli, to będę ja, można przyjść i przybić piątkę. No, także ogólnie rzecz biorąc, Chorwacja spoko. Jeżeli ktoś nie był nigdy samochodem, to polecam, można sobie pojeździć. Jeżeli ktoś nie chce jeździć przez chorwackie autostrady i płacić, bo jednak trochę trzeba zabulić do tej autostrady, no to, jak mówiłem, bocznymi dróżkami też dojedziemy wszędzie bez żadnego problemu. No i wracałem też przez Zagrzeb, w zasadzie tą samą trasą, tylko już nie jechałem przez Węgry pod Balaton, tylko bezpośrednio z granicy przez Wiochy na północ, przez węgierskie Wiochy na północ do granicy ze Słowacją. Także
jechałem sobie przez węgierskie wiochy i muszę powiedzieć, że po prostu drogi w węgierskich wiochach są, na węgierskich wiochach są gorsze niż w Polsce. Kierowcy jeżdżą jeszcze gorzej, jeszcze bardziej pojebani. I ogólnie jak się przejeżdża przez wiochy, polska wiocha wygląda tak, że jest droga i te domy są jakoś tam oddalone, tam zwykle jest jakieś podwórko i tak dalej, także można śmignąć drogą. Natomiast te węgierskie wiochy, przez które ja przejeżdżałem, są takie, że jest droga, a dom jest, nie wiem, metr od drogi, więc jak ktoś sam parkuje samochód pod domem, no to parkuje go w połowie na ulicy, więc trzeba non-stop się zatrzymywać, przepuszczać auta z drugiej strony, tam jeździć slalomem między tymi samochodami, także ogólnie jest masakra. Natomiast to, co muszę przyznać, że nigdy nie widziałem tyle naprawdę dobrze zrobionych samochodów, również E46, co właśnie jadąc przez te węgierskie wiochy. To mnie w ogóle zaskoczyło, że totalne wiochy, totalne zadupie, albo jest na przykład jakaś droga szybkiego ruchu przejeżdża i wiadomo, drogi jakie są, takie są, i na przykład jedzie taka super zrobiona E46. No po prostu kosmos. Naprawdę kilka naprawdę fajnie zrobionych. Ja nie jestem jakimś tam fanem tuningu czy tam czegoś takiego kombinowania za bardzo, ale jeżeli ktoś jest ładnie to zrobi, to muszę przyznać, oddaję honor. I naprawdę na węgierskich tych zadupiach widziałem tyle fajnie zrobionych aut, że to jest coś dziwnego dla mnie. Może był jakiś zjazd albo coś. Tak samo w Chorwacji też, zwłaszcza w Zagrzebiu, też widziałem kilka fajnych, nie tylko E46, ale też się zdarzyło kilka naprawdę ładnie zrobionych różnych modeli samochodów, także naprawdę jest co podziwiać, lepiej niż w Polsce na pewno. No ale z drugiej strony w Chorwacji chyba aż tak, jak już mają tam cieplej i bardziej sucho, no to podejrzewam, że te samochody aż tak nie rdzewieją. Może nad morzem, ale oprócz tego to aż tak chyba nie rdzewieją, więc w tych takich miejscowościach większych to można naprawdę zobaczyć bardzo fajnie zrobione auta. To muszę przyznać, oddaję honor. No, także to chyba tyle mojego produkowania się. Jak ktoś posłuchał, to spoko, jak nie, to się nie obrażę. Jak ktoś był w Chorwacji, to już pewnie wszystko to sam widział. Także ogólnie, jeżeli ktoś nie był, to polecam. Jeżeli ktoś był, to szczerze mówiąc, moje prywatne, osobiste zdanie, Grecja lepsza. Jeżeli miałbym wybierać, to wolę jechać do Grecji niż do Chorwacji. Jest jakoś tak bardziej śródziemnomorsko, może tak bym to określił, no ale co mnie nie dziwne, no bo Grecja leży bardziej na południu, no ale swoją drogą. Jeżeli ktoś nie był, to może pojechać. Ja muszę przyznać, że jest spoko. Bałem się tego wyjazdu, bałem się awarii. Auto dojechało, pojechało, dojechało, wróciło. Także tylko tankować i jechać. Wiadomo, że trochę kosztuje, ale mimo wszystko jest całkiem przyjemnie, się jedzie. No i się nabiera takiego, zwłaszcza w takich starych samochodach, nabiera się takiego zaufania bardziej, że skoro przejechało taką trasę, no to jednak trochę jeszcze da radę, jeszcze coś tam doje. Oczywiście to nie jest jednoznaczne z tym, że przez następne 10 lat będzie jeździć, ale mimo wszystko dostajemy jakieś takie pojęcie, że coś tam jeszcze w tym samochodzie jest sprawne, wbrew pozorom. No, to chyba tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.